Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was test ciekawych dokanałówek od firmy Cougar. Jest to model Cougar Megara z takim dość specyficznym, rzucającym się w oczy mikrofonem. Dokładnie sobie dzisiaj przetestujemy, posłuchacie moich wrażeń oraz też będzie test mikrofonu. Zobaczycie, jak on nagrywa, posłuchacie sami. Dokładną cenę, aktualną cenę macie w opisie filmu w linku, a tymczasem zaczynamy recenzję. Zapraszam Was. Oto Cougar Megara. Najnowsza propozycja słuchawek dokanałowych. Wyposażone są w przetworniki o średnicy 13,5 mm oraz aż dwa mikrofony. Mikrofon umieszczony w pilocie oraz odłączany długi mikrofon, który gracz ma przy swoich ustach. Oba mikrofony w praktyce sprawdzają się naprawdę nieźle, a przekonacie się o tym w dzisiejszym teście. Pasmo przenoszenia to 20 Hz do 20 kHz przy czułości 92 dB oraz 16 ohmach oporności. Pasma przenoszenia mikrofonów to 100 Hz do 5 kHz w obu przypadkach, oporność 2,2 kOhmów, mikrofony wielokierunkowe nagrywające z czułością główny minus 44 dB, a dodatkowy minus 42 dB. Przed nami słuchawki Cougar Megara, naprawdę całkiem ciekawe i nie aż tak drogie dokanałówki. Na początek, zanim się przyjrzymy samym słuchawkom, zobaczcie, co Cougar nam daje jeszcze w zestawie. Przede wszystkim dostajemy to w takim całkiem fajnym opakowaniu, jest instrukcja. Mamy duże przetworniki, bo aż 13,5 mm oraz dwa mikrofony. Za chwilkę wszystko zobaczycie. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, moi drodzy, to mamy to na górze kartonika od 20 Hz do 20 kHz, czyli taki standard, 92 dB czułości, 16 ohmów oporności i kabelek 1,20 m długości. No i w zestawie jeszcze rzeczy przydatne, czyli etui na słuchawki z logo Cougara, trzy rozmiary silikonowych wkładek oraz przydatna rzecz, czyli przejściówka dla pecetowców rozgałęziająca nam pojedynczego 4-pinowego mini jacka na dwa mini jacki 3-pinowe, tak żeby użyć osobno wejścia na mikrofon i osobno na słuchawki. Nie mają one kolorów, ale mają tutaj ikonki, takie rysunki, mikrofon oraz słuchawki. No i same słuchawki wyglądają tak. No prezentacja nie będzie długa, bo nie za bardzo jest tutaj co opowiadać. Mamy płaski pomarańczowy przewód, czyli takie cougarowe kolory. Mamy wtyk prosty, czyli bez żadnego łamania, bez żadnych kątów. Dość solidnie to wszystko wykonane. Pozłatany 4-pinowy wtyk i lecimy po kabelku, lecimy. Mamy rozgałęzienie, znów płaskie przewody tutaj wychodzące. Co ciekawe, zobaczcie, tu się kończy nam ten z mikrofonem, a kolejna słuchawka jest tak no prawie dwa razy dalej od tego łączenia. Słuchawki są wyraźnie oznaczone R, czyli prawa. Mamy taką zakładkę, żeby to sobie za ucho założyć. Mamy same silikony, najzwyklejsze silikony i całkiem ładne wykonanie, taki plastik chropowaty, logo Cougara. Przy okazji wszystko w plastiku, więc dość lekkie. Natomiast co mamy tutaj? Mamy pilocika, play pauza do przodu, do tyłu i jest tutaj mikrofon. A moi drodzy, główny mikrofon jest właśnie tutaj. Jest on taki dość duży, natomiast jest to mikrofon sztywny, po prostu plastikowa obudowa. Tak jak go sobie do ucha zamocujemy, tak on nam tutaj już odstaje. Czyli jak weźmiemy sobie przeciętnego polskiego gracza, to gdzieś ten mikrofon będzie miał mniej więcej w tym miejscu. No i ten mikrofon jest całkiem fajny, ale jak nie chcemy, to nie musimy z niego korzystać. Cyk, wychodzi nam i zostają nam same słuchawki Cougara oraz mikrofon, który jest tutaj na przewodzie. Tak więc mamy do wyboru dwa mikrofony. Możecie sami stwierdzić, za chwilkę będzie test, który jest lepszej jakości. A jak chcemy używać, tutaj mamy wycięcie, tutaj mamy taką wypustkę i po prostu utrafiamy to. Cyknęło nam, wskoczyło i jest mikrofon aktywny, ten główny. Tak więc myślę, że bardzo fajna opcja. Tak więc co do samego wykonania, jakości wykonania, jest tutaj na bardzo dobrym poziomie. Co prawda sam plastik, ale jest to wszystko dobrze złożone. Słuchawki, jak widzicie, też dość mocno odstają, wystają z uszu, ale jako że nie są ciężkie, to z tych uszu po prostu nie wypadają. Nawet ta z mikrofonem też się dobrze trzyma. Nie zdarzyło mi się, żeby one po prostu się w czasie grania czy użytkowania, słuchania muzyki z tego ucha wysuwały same.
Z tego dużego mikrofonu posłuchacie za chwilkę w osobnym teście. Natomiast teraz sobie przetestujemy mikrofon wbudowany tutaj. Ja już te słuchawki zakładam, wyłączam rejestrator cyfrowy. No i w tej chwili słyszycie dźwięk płynący z mikrofonu, który jest wbudowany w pilota, czyli główny mikrofon jest w tej chwili odłożony. Za chwilkę posłuchacie już części testowej mikrofonu, gdzie będzie testowany już ten odłączany mikrofon. No więc posłuchajcie sobie tej próbki jeszcze przez chwilę. Ja zrobię chwilę przerwy, czy będą jakieś szumy. Uwaga! No i mogliście posłuchać, czy coś tam w tle się działo. A teraz podłączam ten mikrofon i przechodzimy do drugiej części testu mikrofonu. No i moi drodzy, nadeszła wielka chwila, czyli czas przetestować mikrofon tych właśnie słuchawek Cougar Megara. W tej chwili dźwięk jeszcze do Was płynie z rejestratora cyfrowego z mojego mikrofonu krawatowego. Ja już zatrzymuję za chwilkę i przechodzimy na głos właśnie z tego mikrofonu słuchawek Cougara. Uwaga, zatrzymuję. No dobrze, podłączyłem mikrofon. Widzę tutaj na skali, że głośność jest całkiem dobra. Praktycznie taka sama jak mojego mikrofonu krawatowego. No i możecie też posłuchać, jaka jest jakość tego dźwięku. Czy głos jest wyraźny, czy nie ma żadnych szumów, trzasków. Za chwilkę zrobię jeszcze chwilę ciszy. Uwaga. Mogliście w międzyczasie posłuchać, czy są jakieś wyraźne szumy tła. Według mnie mikrofon jest naprawdę niezły. Dobrze, czas podsumować. Z tego co widziałem w sklepach, są one dostępne za około 150 zł, co nie jest tragedią jak na słuchawki dokanałowe i to naprawdę dobrej firmy, dobrej jakości. Cougar to jest klasa sama w sobie, niemiecka jakość, więc i te słuchawki, i Cougar Immersa, te pełnowymiarowe, które widzieliście jakiś czas temu, są naprawdę warte polecenia. Jakość dźwięku tutaj jest naprawdę niezła. Mamy też bogaty pakiet akcesoriów, chociażby przejściówkę, taki rozgałęźnik do peceta, czy właśnie wymienne silikony. No i ten mikrofon, który jest tutaj, myślę, bardzo dużym atutem, ponieważ nagrywa naprawdę nieźle. Tak więc w tej cenie myślę, że produkt całkiem niezły i wart polecenia, jeśli szukacie tego typu słuchawek i zależy Wam też na dobrym mikrofonie. Tak więc na dzisiaj to by było wszystko. Przypomnę Wam tylko, że aktualną cenę macie zawsze w opisie filmu, w linku prowadzącym do tego produktu. Ceny tam są aktualizowane na bieżąco. Jakby na przykład te słuchawki staniały za jakiś czas, czy byłaby jakaś promocja, więc warto tam zaglądać. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to proszę zróbcie to właśnie w tej chwili. Na kanale macie ponad 1200 filmów, więc jest to oglądać. Zaglądajcie często, a na pewno się nie rozczarujecie. Pozdrawiam Was, cześć!